bardzo mi się to podoba, jest miło, sympatycznie i atmosfera jest naprawdę fajna. Naprawdę jest to wspaniale zorganizowane, jest wiele różnych atrakcji dla wszystkich, u nas jest szopka i w ogóle. Po prostu naprawdę świetna atmosfera, po prostu czuję się tak jak święta i w ogóle wszystko. Wspaniale jest! Chciałem synkowi pokazać, jak wyglądają święta, zwierzaczki. Prawda, Olcio? Uśmiechnij się tutaj, ładnie. Puść ciumka tutaj do telewizji, Olcio. Ładnego. Jestem Sanoka, co roku przychodzę na jarmark. Jest bardzo pięknie, bardzo uroczyście. Bardzo mi się podoba wyroby rewelacyjne, a porterówka super. Najlepiej nam to wychodzi. Numer popisowy. Ty wstążkę posiałaś, córko. Ja? Tak właśnie myślałam, że machnęłam. Jesteśmy gotowi? Tak. Wstążka spadła, ale cóż. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna dzieciątko piastuje, i Józef święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Początki były od razu udane i dzięki Bogu jakoś ta impreza rozwija się wspaniale, czego dowodem są tłumy, które tutaj dzisiaj są na rynku. Jest to impreza, na której każdy może znaleźć coś dla siebie. Większość dzieci po raz pierwszy może zobaczyć zwierzątka, których na co dzień nie ma okazji nigdzie zobaczyć. Jak widzicie, również jest święty Mikołaj, który przywozi prezenty, teraz przyjeżdża właśnie z tyłu za mną. Są zespoły, które przypominają nasze najpiękniejsze tradycyjne kolędy i pastorałki. Jest w końcu i tradycyjne wigilijne potrawy, które można bez wysiłku po prostu za kilka niewielkich groszy kupić sobie na stoiskach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Serdecznie wszystkich zapraszamy i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni raz, to już trzeci, ale będziemy to kontynuowali. Wielkim zwolennikiem tej całej imprezy jest nasz przewodniczący Rady Powiatu, który dostarcza 3/4 zwierząt, które są w żywej szopce. W tym roku mamy ich aż 15 gatunków, a mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej, będą to bardziej oryginalne zwierzęta i myślę, że taka impreza powinna być właśnie w tym miejscu, w skansenie na rynku galicyjskim. Ona się pięknie wpisuje, przypomina dawne czasy, o których czasami w trudzie dnia codziennego zapominamy. Nieraz rozmawiało się z ludźmi i każdy mówi, że byłoby to bardzo fajna, taka trafiona impreza i myślę, że te tłumy, które dzisiaj tutaj odwiedziły ten jarmark bożonarodzeniowy, no naprawdę są najlepszą wizytówką tego wszystkiego. Oh.
Na Jarmarku Bożonarodzeniowym jesteśmy już trzeci raz. Przywozimy tutaj swojskie jadło, przede wszystkim wigilijne. To jest kapusta z grochem, barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i z grzybami, pierogi ruskie i gołąbki z kaszą. No i różnego rodzaju ciasta, ale przede wszystkim te tradycyjne serniki, makowniki, pierniki. Znika ze stołu wszystko. No i jest, były pierogi z orkiszu, z kapustą, były pierogi ruskie, były pierogi białe z kapusty. Jest kapusta z grochem, gołąbki z kaszy ryczanej, gołąbki z kaszy takiej, kasza z jabłkami, uszka z barszczem, z grzybami, no i placków mieliśmy 10 takich dużych, wszystko poszło, wszystko już końcówka. No bardzo nam miło, wesoło i tak na następny raz też mamy ochotę przyjechać, jak tylko nas zaproszą. Jarmark jako taki widać no, jest oblegany dość tłumnie, a znajdujemy się przy stoisku Centrum Dziedzictwa Szkła z Krosna. Zainteresowaliśmy się tym jarmarkiem, dlatego że jest to nasz sąsiad w sumie po sąsiedzku, bo Sanok leży niedaleko Krosna. Też staramy się zachęcić tych, którzy uczestniczą w jarmarku tutaj do odwiedzenia naszego centrum. My akurat prezentujemy dziedzinę hutnictwa i szklarstwa i też mamy do zaoferowania wyroby naszych warsztatów. Wszystko to, które Państwo widzicie na tych stołach, jest zrobione, wykonane i zaprojektowane właśnie u nas w centrum. A szczycimy się tym, że przyjęliśmy już naprawdę bardzo dużą liczbę gości, bardzo dużo właśnie z tego regionu, tutaj z Sanoka i z okolic. No, my liczymy na to, że ludzie zainteresują się w tych świątecznym czasie też wyrobami, które my prezentujemy i sprzedajemy, a związanymi właśnie ze świętami.